Witajcie kochani, mam na imię Rafał, tak jak już było tu powiedziane, jestem z Filadelfii, z Bielska Białej. Tam razem z żoną służymy, zajmujemy się małżeństwami. Jestem także częścią Rady Zborowej i tam staramy się służyć Bogu tak jak umiemy, tak jak Pan Bóg nas prowadzi. Kochani, tak, to z czym chciałbym się z wami dzisiaj podzielić, to właściwie historia człowieka i myślę, że brat mi zrobił dobre wprowadzenie. Nie znaliśmy się wcześniej, nie ustalaliśmy, co ja będę mówił, on nie wiedział, ani ja nie wiedziałem, o co on wyjdzie i powie. Ale powiedział taki werset na początku, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I myślę, że chyba nie ma lepszego wersetu na wprowadzenie do tego, czym chciałbym się z wami dzisiaj dzielić. Co wierzę, że Bóg chce przekazać do naszego tutaj zgromadzenia dzisiaj w tym miejscu. Chciałbym mówić o bohaterze, który jest takim moim bohaterem, którego ja bardzo lubię, chociaż to nie jest taki typowy bohater biblijny, o jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Nie jest to wielki wojownik, nie jest to jakiś człowiek, który tak z pozoru można by powiedzieć, przynajmniej gdy się czyta jego historię, my ją jakby mamy zawsze ten przywilej, ja to zawsze powtarzam, że kiedy czytamy Biblię, mamy ten przywilej patrzenia na Biblię z perspektywy Bożej, z perspektywy tego, jak się ta historia skończy. I czasami tak jakby to blokuje nas przed zobaczeniem człowieka w danej sytuacji, w której się znalazł i trudu, z którym się musiał zmierzyć w danej sytuacji. Takim bohaterem jest dla mnie Nehemiasz. Człowiek, który jest daleko od swojego domu, daleko nawet od ludu Bożego, daleko i jest w miejscu, w którym myślę, no nie wymarzyłby sobie by być, dlatego że znalazł się tam w wyniku tego, jak Izrael postępował. W wyniku tego, że została duża część Izraela uprowadzona i on będąc już jakby kolejnym pokoleniem służy, dokładnie jest, dowiadujemy się o nim, że jest pod czaszym u króla. Pod czaszy to nie jest, często nam się wydaje, że pod czaszy to ktoś, to no jego zadaniem było podawanie trunków królowi, ale to nie był pewien rodzaj jakiegoś kelnera z tamtych czasów, czy kogoś, kto tylko ma usłużyć przy stole i tyle, ale po czasie, jeśli popatrzymy na królestwa Persji, na tamte czasy, to musiało być najbliższe otoczenie króla. To byli ludzie, do których było całkowite zaufanie. Dziękuję. To byli ludzie, którzy, tak jak powiedziałem, musieli być najbliższego otoczenia. Ludzie, którzy często brali udział przez to, że byli w bliskim otoczeniu, znali doskonale króla, znali jego upodobania, więc brali także udział w naradach, nawet w tym, jak będzie prowadzone państwo. Miał bardzo ważną odpowiedzialność. To, co dochodziło do króla, musiało przejść przez niego i to musiało być zatwierdzone przez niego, że to będzie smakować królowi, że to jest oczywiście niezatrute, że to jest coś, co odpowiada smakom, upodobaniom króla i że jest mu potrzebne w danym momencie. To on musiał wiedzieć, kiedy król potrzebuje danego napoju, kiedy zazwyczaj lubi pić, musiał go znać bardzo blisko. Więc Nehemiasz jest człowiekiem, który dowiadujemy się jest w miejscu niewoli, jest człowiekiem z bliskiego zaufania królowi, który można powiedzieć w pewien sposób jest wrogim państwem Izraelowi. Ale w czasie, w którym Nehemiasza napotykamy, możemy powiedzieć, Nehemiasz ma się dobrze. I troszeczkę tak nietypowo chciałbym, żebyśmy, kiedy odczytamy Księgę Nehemiasza, nie będzie tutaj takiego jednego dużego fragmentu, który przeczytam, będę jakby po kolei szedł po tej księdze, ale tylko na jednej części chciałbym się skupić dzisiaj, bo o całej księdze to praktycznie moglibyśmy mówić kilka dni, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie taki werset, który jest zapisany w pierwszym rozdziale, a drugi werset mówi: odwiedził mnie, mówi to Nehemiasz, Hanani, jeden z moich braci, przybył on w towarzystwie kilku osób z Judy. Zacząłem ich wówczas wypytywać o powodzenie Judejczyków, którzy przeżyli niewolę, a także o Jerozolimę. I w tym miejscu staniemy. Taki może nietypowy werset, przez który przechodzimy, no nie zastanawiamy się, jest jakby wprowadzeniem i z pozoru wygląda, że nic z niego nie możemy wyciągnąć, on jest jakby wprowadzeniem do historii. Ale kiedy dzisiaj go jeszcze czytałem, tak zobaczyłem, że nawet przez taki werset Bóg coś już chce nam pokazać. On chciał się dowiedzieć czegoś. Przychodzi do niego jego brat, jego bliski przyjaciel z rodu i mówi... I on chce się dowiedzieć o tych ludziach, którzy są w Judei, o stanie Jerozolimy. On chce zasięgnąć języka, wiedzieć coś więcej o tych ludziach, którzy mu jest bliski.
I wiemy dalej z historii, że dowiaduje się rzeczy smutnych, że są w wielkiej biedzie, w pohańbieniu. Tego już nie czytałem, to możemy sobie zobaczyć w kolejnych wersetach. Ale co robi Nehemiasz z tą informacją? Co my robimy czasami z informacjami, które do nas docierają? Lubimy słuchać informacji. Żyjemy w kraju, w społeczeństwie, w świecie, w którym informacja ma bardzo duże znaczenie. Informacje dzisiaj bardzo szybko przechodzą. Często dowiadujemy się w ciągu dnia o wielu, wielu rzeczach, informacjach. Czasami chcemy sami się dowiedzieć, co tam u kogoś. Kogoś, kogo nie widzieliśmy. Kogoś, kogo nie widzieliśmy już od dłuższego czasu. I różne rzeczy się dowiadujemy. Czasami się dowiadujemy, że u kogoś jest dobrze, że u kogoś jest błogosławieństwo, a czasem wręcz przeciwnie, tak jak u czas Nehemiasza, bądź w tej właśnie sytuacji dowiadujemy się o czymś, co nie jest pozytywne, o czymś, co nie jest miłe, co nie jest dobre, co nie jest czymś, co może nas rozweselić. Ale myślę sobie, że z tego fragmentu i kawałek dalej, zaraz przyjdziemy, będziemy wiedzieć ważną rzecz. Co robi Nehemiasz z informacją, która do niego dociera? Czy przepuszcza ją, czy wpuszcza ją jednym uchem, wypuszcza drugim, czy no, jest daleko, jest kimś z bliskiego towarzystwa króla, więc tak naprawdę podczaszy nie mógł sobie zrezygnować z pracy, kiedy by chciał. To nie były dzisiejsze zasady pracy, bardziej były to zbliżone zasady do niewolnictwa niż do jakiejś pracy, którą my dzisiaj rozumiemy. To była bliska relacja na pewno z tym królem, co wynika dalej z tekstu, ale na pewno nie były to czasy, w których można było powiedzieć, potrzebuję i mogę coś zrobić. Z jego punktu widzenia ta informacja, jedyne co praktycznie gdybym ja dostał taką informację, że nie, że coś tam się dzieje u jednej osoby, ale pamiętajmy, co on słyszy, że w całym narodzie, że ci, którzy mieszkają w Jerozolimie, są w wielkim ubóstwie, że mury są zniszczone, że ubóstwo jest wielkie, że no nie mają się dobrze. Te informacje mogłyby przytłoczyć. I to dzieje się z Nehemiaszem. Te słowa, czytamy w Nehemiaszu dalej w 4 wersecie, na te słowa usiadłem i zacząłem płakać. Przez wiele dni byłem smutny, pościłem, modliłem się przed obliczem Boga niebios. Na te słowa zaczął płakać. Nie wpuścił już tej pierwszej informacji jednym uchem, nie wypuścił jej drugim. Nie przeszedł obojętnie, nie stwierdził, no co ja tu mogę robić, jestem daleko, nie mam na to wpływu. My dzisiaj czytaliśmy, było tutaj czytane o naszych braciach z Laosu, dobrze zapamiętałem. Oni przeżywają trudne rzeczy. Nawet nie możemy sobie wyobrazić tego, co oni przeżywają. Możemy to przeczytać. On usłyszał także o trudnych rzeczach. Zaczął płakać. Zaczął się smucić i dotarłem w tym miejscu, tak się zatrzymałem dzisiaj, kiedy to czytałem, bo wiecie, zobaczyłem, co znaczy imię Nehemiasz. Dokładnie jak przetłumaczymy sobie imię Nehemiasz, oznacza Jahwe pociesza. A w tym miejscu mamy Nehemiasza, który się smuci. Nehemiasza, który płacze. Nehemiasza, który, no nie możemy powiedzieć, że jest z kimś, kto może kogoś pocieszyć. W tej chwili jest sam w smutku. To, co do niego przyszło, no nie wprawiło go w dobry nastrój. Nie wprawiło go w miejsce, w którym mógł zacząć wielbić Boga, ale wprawiło go w nastrój płaczu, postu. I więcej, tu jest pisane, że przez wiele dni byłem smutny, pościłem, modliłem się przed obliczem Boga. Ja chciałem się dowiedzieć dokładnie, ile on pościł, bo mamy tam i płakał, i ile czas trwał ten czas, bo wiemy, że kiedy kolejny raz pokazuje się przed królem, kiedy dowiaduje się o tym, to jest miesiąc Kislew, czyli to jest tak mniej więcej, patrząc na dzisiejszy nasz kalendarz, to jest przełom listopada, grudnia, a kiedy staje przed królem i król już zauważa, że coś jest nie tak, w kolejnym rozdziale czytamy, że to jest miesiącu Nissan, czyli przełom marca, kwietnia. Mniej więcej to jest tak usytuowione, więc trwa to kilka miesięcy. Kilka miesięcy płaczu, kilka miesięcy te postów, kilka miesięcy modlitw, że stanu, który doprowadza go do miejsca, w którym król zadaje mu pytanie, czemu tak wyglądasz? To możemy sobie przeczytać dalej w tekście. To mi pokazuje, ja specjalnie nie czytam tych fragmentów, co mówią dalej o tej historii, to co tylko parafrazuję, dlatego że chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, jak Nehemiasz postępuje z tą informacją, która do niego przychodzi. Powoduje ona w nim smutek, ale powoduje w nim też pewien rodzaj pracy. Powoduje to, że nie pozostawia tej informacji jako coś, no źle się dzieje u tego brata, trudno. No nie mogę nic zrobić, jestem daleko. Źle się dzieje u niego, nie mogę nic zrobić, nie mogę nic przełamać, no nie mam takiej możliwości.
No poza tym, jak ja mogę w tym przypadku, gdy postawiłem siebie, gdybym ja się znalazł, no jak ja mogę odbudować Jerozolimę? To mniej więcej byłoby tak, gdybym ja dzisiaj usłyszał o Jerozolimie i miał jakiś wpływ na to, żeby coś tam zmienić. Ale Nehemiasz w ten sposób nie postępuje. On nie zostawia tej sytuacji. On nie podchodzi do tego tylko z miejsca, w którym nic nie może zrobić, ale idzie w miejsce i do osoby, która ma moc coś zmienić. Uniża się przed Bogiem. Szuka Bożej woli. On rozpoczyna post, modlitwę, on rozpoczyna szukanie Boga. Czytamy dalej, jak on pokutuje, czytamy dalej, jak on się modli. Ale widzimy, że to wszystko dzieje się w płaczu. I pomyślałem sobie, że Nehemiasz to jest to imię Jahwe pociesza. I pomyślałem, jak Bóg czasami prowadzi do pocieszenia poprzez smutek, poprzez miejsce, droga, Boża droga do pocieszenia Izraela rozpoczęła się w miejscu tylko jednej osoby. Nas tutaj dzisiaj też powiedzieliśmy, że jest niewielu. Nehemiasz był jeden. Nie czytamy, że wszyscy ci, którzy przyjechali, zaczęli płakać. Nie czytamy o tym, że tutaj cały naród zaczął pokutować. Więcej mamy wrażenie, kiedy to czytamy, chociaż wiemy, że już w tym czasie działał inny prorok, o którym dzisiaj tu nie chcemy mówić, który już też miał na sercu Jerozolimę, ale w tym perspektywie widzimy tylko i wyłącznie Nehemiasza i nikogo więcej. Jedynego, który się tym przejmuje. Jedynego, który wydaje się, ma najmniejsze możliwości, żeby coś zrobić, dlatego że pozycja, w której się znajduje, nie doprowadzi go do niczego. Ale jednocześnie to, co on słyszy, i tu jest taka pierwsza lekcja, którą chciałbym, żebyśmy z tego fragmentu odebrali, to jest to, że kiedy słyszysz o problemie, to czy tylko widzisz problem, czy starasz się znaleźć rozwiązanie. Nie patrzysz na jego wielkość, chociaż może cię przytłaczać, tak jak przytłoczyła Nehemiasza. Chociaż może ci się wydawać, że jest nie do przejścia, to jednak nie patrzysz na jego wielkość, tylko szukasz rozwiązania. I mija czas, kiedy król wysyła Nehemiasza do Jerozolimy. Daje mu listy, daje rozwiązanie. Można by powiedzieć, że tą historię w tym miejscu można skończyć. Tą historię w tym miejscu można zakończyć. Król dał mu listy na pozwolenie na drewno, na materiały, ochronę, żeby tam dojechał. Właściwie można powiedzieć, no Boże rozwiązanie przyszło. Nehemiasz jedzie, ma wiele materiałów do tego, żeby odbudować, zna swój cel. I myślę sobie, że tutaj rozpoczyna się ta najpiękniejsza część tej historii. Kiedy Nehemiasz rozpoczyna pracę. I w drugim rozdziale od 12 do 13 wersetu czytamy takie słowa. Wstałem nocą, kiedy już tam przejechał, ja i kilku ludzi ze mną. Nikomu nie wyjawiłem, jaki plan względem Jerozolimy kładzie mi mój Bóg. Popatrzcie, co on tutaj mówi. On nie mówi, jakie ja mam możliwości dzisiaj. On jest człowiekiem, który widzi, że to, co dostał, to, co ma, to nie jest żadna jego zasługa. On znał swoją pozycję. Jego pozycja się nie zmieniła. On nie jest teraz kimś więcej niż był wcześniej, gdy go napotkaliśmy, ale on jest osobą, która wie, że to, co dostał, dał mu Bóg. Miejsce, żal i serce, jakie Bóg włożył w nim, wierzę, że powinno być dzisiaj w Kościele i w nas. My powinniśmy patrzeć na to, co Bóg nam daje, a nie na to, jakie mamy możliwości. Dlatego, że to, że żyjemy w świecie, w którym dużo rzeczy jest może i prostsze, to też żyjemy w świecie, który jest dużo bardziej rozpędzony i dużo więcej chce nam się wykraść. I dużo częściej widzimy siebie jako ludzi, którzy nic nie mogą, bo na nic nie mamy czasu. Ale ten dzisiejszy bohater mówi, nie wyjawiłem nikomu, jaki plan względem Jerozolimy kładzie mi mój Bóg. Kładzie mu na sercu, dokładnie takie są tu słowa użyte, kładzie mu na sercu Bóg plan. I on w nocy rusza i czytamy dalej. Nie zabrałem ze sobą żadnego zwierzęcia, poza tym, na którym jechałem. Była noc, gdy wyszedłem przed bramę nad doliną. Skierowałem się do źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk. Jechałem i dokładnie badałem mury Jerozolimy, zburzone z bramami stratowanymi przez ogień. Jaki obraz kolejny widzi? Pierwsze, co jest ciekawe, że on staje w nocy. Zastanawiałem się, jak w nocy można obserwować, w jakim stanie są mury. Nie wiem, kiedy ktoś jedzie oglądać jakąś nieruchomość i chce ją kupić, albo chce ją wyremontować, na pewno nie będzie jej oglądał w nocy, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że mało coś widać. Ale to nie przeszkadza w tym, żeby
zobaczyć, w jakim tragicznym położeniu były te mury. Nawet noc nie mogła przykryć tego, jak bardzo te mury były zniszczone, jak tragiczna była obrona tego miasta. Ale też pomyślę sobie, że wstał w nocy. To jest troszeczkę dla mnie taka informacja, że czasami zaczynamy pracę w mroku. Czasami nie wiemy, co być dalej. Bóg nam coś kładzie na serce, ale my nie widzimy tego w kolorowych barwach. Czasami rozpoczynamy Bożą pracę, czasami zaczynamy modlitwę o kogoś, kto myślimy sobie, no nie wiem, jak ten człowiek może zostać zbawiony, nie wiem, jakie jest rozwiązanie dla tego człowieka, nie wiem, jak Bóg może go wyprowadzić z tej choroby, albo cokolwiek innego, co w tym miejscu sobie postawimy. Zaczynamy w miejscu nocy, chociaż na sercu Bóg już nam coś kładzie, tak jak Nehemiaszowi, to jednak nasza praca rozpoczyna się w mroku, rozpoczyna się w miejscu, w którym nie wiemy, jaki będzie koniec. To jednak nie poddajemy się. Nehemiasz nie poddaje się. On nie mówi, kiedy wraca i mówi, nie no, tragedia, te mury są w takim stanie, że nie wiem, jak my to zbudujemy. Do tego trzeba ludzi, do tego trzeba wiele rzeczy. Nie znajdujemy tu czegoś takiego. Więcej, Nehemiasz to wszystko ogląda i pomimo, że widzi to w nocy, pomimo, że widzi to słabość i ruiny, to jednak zaczyna patrzeć z innej perspektywy. I myślę, że tu jest ta właśnie rzecz, której Bóg także chce nas nauczyć. Patrzenia z Jego perspektywy. On widzi inaczej rzeczy. My możemy widzieć tylko ruinę murów. My możemy widzieć tylko ruinę tego, co jest wokół nas. Ruinę tego, jakim człowiek doprowadził siebie, o którego zaczynamy się modlić, o kogoś, kto, nie wiem, jest w alkoholizmie, jest w chorobie, jest w rozpadzie małżeństwo, jest coś, co możemy powiedzieć, no nie wiem, jak się za to zabrać. Bóg coś nam kładzie na sercu i mówimy, co dalej, Boże? Ale Pan Bóg w tym miejscu pokazuje, że On ma inną perspektywę. Popatrzyłem na Jezusa, jak On patrzył na ludzi. On nie widział tylko ruiny w ludziach. Wręcz przeciwnie, On, kiedy przyprowadzono do Niego tą słynną historię, kiedy prostytutkę do Niego przyprowadzono, to On powiedział, kto jest bez winny, niech pierwszy rzuci kamień. To pokazuje, że On patrzy w inny sposób. On widzi coś innego. My widzimy stan dzisiejszy. Ale Nehemiasz ma tego samego ducha w tym miejscu. On nie widzi tych zrujnowanych murów. Skąd to wiemy? Zaraz zobaczymy, jaki Nehemiasz ma nastawienie po tym rozpoznaniu. Po tym rekonesansie zobaczy to, co widział, to zaczynamy widzieć w nim ten charakter. Wierzę, że charakter, który Bóg chce w Kościele, w osobach wierzących, ludzi, którzy patrzą w inny sposób. Kiedy Pan Jezus spotyka Piotra, rybaka, to nawet Piotr się nie widział w tym miejscu, w którym Pan Jezus go widział, bo on mu wtedy powiedział, że będziesz rybakiem ludzi. A co Piotr powiedział mu, że odejdź ode mnie, bo nie wiesz, że jestem grzeszną osobą. Piotr się jeszcze nie widział w tym miejscu. My jeszcze Piotra w tym miejscu byśmy nie widzieli. Wiemy, ile błędów popełni po drodze. Wiemy, że to będzie ta osoba, która się wyprze Pana Jezusa. Że to będzie ta osoba, która będzie miała zawsze najmądrzejszą radę dla Pana Jezusa. Ale Pan Jezus inaczej na nią patrzy. On już wie i widzi dużo dalej. On widzi Piotra jako swojego apostoła, jako człowieka, który będzie gotowy pójść za Jezusem i ponieść Ewangelię dalej. Jako człowieka, który będzie się zmagał w swoim życiu z tym, w czym został wychowany. Jako człowieka, dla którego pewne rzeczy nie będą tak proste i łatwe, jak często dla nas nie są. Czasami my sami siebie tak nie widzimy. Czasami te zrujnowane mury, które oglądamy w swoim życiu, to nawet nie tyczą się innych ludzi, tylko nas samych. Czasami Bóg chce rozpocząć coś w nas, nawet nie czasami, ale często rozpoczyna w nas coś, ale kiedy Pan Bóg objawia nam chociaż początek Bożego planu dla naszego życia, my mówimy, nie, Boże. To jest niemożliwe, ja nigdy nie będę osobą, która będzie w stanie to robić. Ale to nie zniechęca Boga, to nie zniechęca Nehemiasza, to nie zniechęca ludzi Kościoła, ludzi wiary, ludzi, którzy ponieśli Ewangelię na cały świat, którzy byli gotowi oddawać swoje życie. To nie zniechęca nawet tych ludzi, o których dzisiaj słyszeliśmy w Laosie czy gdziekolwiek indziej, którzy są prześladowani nie od wczoraj, nie od wielu miesięcy, lat. A Kościół tam nie umiera, tylko cały czas ma nowych ludzi, którzy niosą Ewangelię. Dlatego, że ludzi, którzy patrzą z innej perspektywy, ludzi, którzy patrzą z perspektywy Jezusa, perspektywy Ducha Świętego, który widzi coś więcej i coś głębiej, który kiedy patrzy na tą prostytutkę przyprowadzoną do Niego i którzy wszyscy mówią, że przyłapaliśmy ją, to On widzi coś więcej. To On widzi głębiej. To On widzi osobę,
którą, ta osoba, którą się możesz stać, gdy zaufasz Jezusowi. A więc, aby to się stało, trzeba rozpocząć pracę. Nehemiasz nie zakończył, nie dostał tych wszystkich listów, nie zostało mu to złożone na sercu, nie przeszedł całej tej drogi, tylko do miejsca, w którym powiedział, no to byłem tutaj, zobaczyłem to na własne oczy, teraz już wiem, mogę wrócić do kraju, opowiadać innym, będziemy zrobić zbiórkę. Nie. On nie załamuje się pod naporem pracy i rzeczy, które widzi. Ale czytamy w drugim rozdziale coś takiego. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli, w jakiej się znajdujemy. Oto Jerozolima leży w gruzach. Nie ma bram, bo strawił je ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy. Tu w tym miejscu przerwiemy. W tym miejscu Nehemiasz już zdradza swój plan. Stwierdza fakt, wszyscy są tam świadomi. To nie jest tak, że Nehemiasz tam przyjechał i jest jedyny świadomy rzeczy. Jedyny, który wie, że mury są zburzone. Jedyny, który wie, że tam jest no, beznadzieja. I mówi to do tych ludzi i myślę sobie, że gdyby tak do mnie przyjechał człowiek w miejscu, w którym ja żyję i doskonale to wiem i dużo lepiej niż on, bo on przyjechał skądś tam, przyjeżdża mi tu i mówi mi takie rzeczy, to bym sobie pomyślał, no co ty mi tu chłopie mówisz? Przecież ja tu żyję, ja wiem jak to wygląda. Wiem, z czym się musimy zmierzać. Wiem, jak wyglądają mury, bo może codziennie, kiedy wychodzę do pracy, to je widzę. Ale on, widzimy w nim pasję. I dalej mówi, chodźmy, odbudujmy mury. Czy to w tym miejscu troszeczkę, gdy to czytam, myślę sobie, wow, jaka pasja. Jakie zaangażowanie. Trochę takie wręcz dziecięce. Tak jakby to było tylko wyjść z domu no i zacznijmy budowę. No, o co tutaj chodzi? Czemu my tu stoimy, nic nie robimy? Odbudujmy mury, mówi. Nie żyjmy już w pohańbieniu. Następnie odpowiedział im o dowodach łaski mojego Boga oraz o tym, co powiedział mi król. Wtedy odpowiedzieli, dobrze, powstańmy, budujmy. Wezbrała w nich siła i przełożyli ręce do dobrego dzieła. I tu jest, myślę, klucz, którym często zapominamy. Klucz o tym, o czym on im mówi. On im mówi o czymś, co jest pewne. O dowodach Bożej łaski, o tym, co Bóg uczynił, o tym, jak Bóg zmienił jego serce, następnie zmienił jego serce króla, u którego służył, następnie sprawił, że znalazł się w tym miejscu z materiałami i środkami, aby to uczynić, ale wystartował z miejsca, w którym nic nie miał. My często w tym samym miejscu startujemy, w tym samym miejscu rozpoczynamy, w miejscu, w którym nic nie mamy, Bóg coś już nam zaczyna robić, złożył nam coś na serce, pokazał ci, co masz zmienić w swoim życiu, dał ci do tego środki, przemienił z serca ludzi, postawił cię w kościele, ale często w tym miejscu my się zatrzymujemy, mówimy chwała Bogu i stoimy w tym miejscu. Dalej nie idziemy, bo trzeba byłoby jakąś pracę zrobić, bo to będzie więcej kosztować. Bo od tego miejsca zaczynają się koszty. Bo od tego miejsca w pewnym miejscu się kończy już to, co dostałeś. Dostałeś już dosyć. Teraz Bóg chce, żebyś zaczął pracować. Teraz Bóg chce, żebyś się ruszył. W tym miejscu Nehemiasz zaczyna działać już inaczej. Już mówi, po co tu przyjechał. Już wprost ogłasza, co jest jego celem. I mówi, chodźmy, zabierzmy się za robotę. To, co Bóg mu dał, byłoby niczym, gdyby on z tego nie zrobił użytku. To byłoby niczym. I tak samo u nas może to być niczym, jeśli my nie zrobimy użytku z tego, co Bóg nam daje. Bóg daje nam talenty, Bóg daje nam rzeczy, które sprawiają, że możemy mu służyć. Wiecie, moja córka, mam taki zaszczyt, trochę się wam pochwalę, kończy w tym roku szkołę muzyczną. Ona ma talent grania na pianinie. Ale przez szkołę muzyczną wiele razy widziałem, jak już jej nie chce ćwiczyć. Jak często pracuje i podziwiałem ją, że ona potrafi, ja już bym nie raz rzucił. Pamiętam pierwszą lekcję, gdzie z nią poszedłem, taki wiecie, zadowolony pierwszy rok, pierwsza lekcja z panią nauczycielką, chyba czy druga, ale pani chciała, żeby zobaczyć, jak wygląda lekcja, jak to wygląda to ta nauka w tej szkole. No i siadłem z boku i patrzyłem, jak wygląda lekcja i jak gdy widziałem, co nauczycielka mówi, co chcę, żeby moja córka robiła, co musi zmienić. Jak to słuchałem, to tak siedziałem coraz niżej. Ja sobie tak myślałem, że gdybym to był ja, to bym w tym miejscu z tej szkoły zrezygnował. No bo to wszystko, co ona mówi, to jest chyba tragedia. To jest nie do przeskoczenia. No, kto jeszcze nie może mi pomóc, bo ja nie jestem tak uzdolniony, w ogóle nie jestem uzdolniony muzycznie. A tutaj słyszę tylko wymogi i co dalej? Wiecie, i zobaczyłem dzisiaj, gdy przygotowywałem się właśnie tą perspektywę, jak wyszliśmy z tej lekcji i taki ze strachem pytam Noemi, ona ma na imię, no i co Noemi?
Jak się czujesz po tej lekcji, tak trochę z tyłu głowy myślę, że zaraz mi powie, że ona już nie chce tutaj chodzić. A ona mówi, nie, no super, fajnie, pani mi pokazała, dużo rzeczy dzisiaj się nauczyłam. I ja tak patrzę na nią i sobie myślę, wow, Panie Boże, to jest właśnie wykorzystywanie i praca nad swoim talentem. To nie oznacza, że wszystko już pójdzie z górki, bo dostałem talent od Pana Boga. Kiedy czytamy historię talentów, które dał Pan Jezus, to On miał pretensje do człowieka, który go właśnie zakopał, nic z nim nie zrobił, nie włożył pracy, nawet tej najmniejszej. Nehemiasz mógł też to zakopać, dostał listy, dostał wszystko, co potrzebuje, można powiedzieć. I pojawiły się problemy, bo problemy zawsze się pojawiają, kiedy chcesz służyć Bogu. Bo problem zawsze się pojawia, kiedy chcesz rozmnożyć talent, który ci Bóg dał. Bo żyjemy na świecie, w którym jest wróg. Księga Nehemiasza też tego nie ukrywa. W Księdze Nehemiasza, gdy będziemy ją czytać w domu, też do tego was zachęcam, by ją studiować, możemy zobaczyć, jak te problemy zaczynają się piętrzyć. Już w drugim rozdziale czytamy, gdy usłyszał o tym Sanbalita, Hornita i Tobiasz, sługa amonicki, nie byli zachwyceni. Oni nie powiedzieli, chwała Bogu, wreszcie ktoś odbuduje Jerozolimę. Co oni powiedzieli? Zmartwiło ich to, że przybył człowiek gotów zabiegać o powodzenie synów Izraela. Księga się dobrze nie zaczęła. Jesteśmy w drugim rozdziale, już widzimy ludzi, którym się to nie podoba. Ale to jest takie prawdziwe i życiowe i myślę, że to mi się podoba w Biblii właśnie, to często też powtarzam, że Boże Słowo nas nigdzie nie okłamuje. Ono nie mówi, że kiedy idziesz za Bogiem, to będzie tylko łatwo, przyjemnie, miło, wygodnie, prosto, wszystko będzie z górki. To jest Ewangelia sukcesu i to nie jest Biblii. Biblia czegoś innego nas uczy. Bóg uczy nas czegoś innego. Tutaj nie mamy tego zakłamania, tylko mamy takie prawdziwe powiedzenie, że zaczynają się kłopoty od razu. Czy Nehemiasz się tym przejmuje w tym momencie? On w tym miejscu, w tym drugim rozdziale jeszcze nawet nie zważa na te przeciwności. Ale w Nehemiaszu odkrywam coś jeszcze innego. Kiedy czytamy i patrzymy na Nehemiasza, widzimy to w Nehemiaszu w 1:4, 2:4, 4:4 i 4:9. Za każdym razem, jak on rozpoczyna jakąkolwiek pracę, za każdym razem, jak on zaczyna cokolwiek robić, czy to odbudowywać mur, czy dzielić tą pracę, do czego za chwilę przejdziemy, on zawsze rozpoczyna od modlitwy. Znajdziemy tam zawsze to stwierdzenie, że czasami to jest tak wplecione, że nawet łatwo nad tym przeskoczyć. Czasami, gdy to czytamy i tam jest napisane, ale modliliśmy się. I coś tam innego robili. Pracowali, murowali. Od tego momentu modliliśmy się, ale oni już pracowali jedni z rękami, z mieczem, a inni pracowali i byli ochraniani przez innych. Ale non-stop każda rzecz, którą Nehemiasz robi, rozpoczyna od modlitwy. Pomimo, że widzi Boże działanie w swoim życiu, pomimo, że mu opowiada o tym działaniu innym, zachęca innych, to, co ci ludzie widzą, znają tą rzeczywistość, to, co już mówiłem wcześniej, oni znali tą rzeczywistość i nie zachęciło ich to, co powiedział Nehemiasz na samym początku, musimy odbudować mur, ale dopiero kiedy zaczyna opowiadać o tym, co już Bóg do tego miejsca zrobił, to tam napisane jest, że porwał ich serca, że zachęcił ich, że też mieli ten sam entuzjazm. Poszli za tym. Nehemiasz wiedział, że będą problemy. I dalej się modlił do Boga. Dalej wołał do Boga, bo wiedział, że sam tego nie zrozumie. I tu jest zbuduje, nie odbuduje i nie zmieni rzeczywistości. To jest ta kolejna rzecz. Kiedy już jesteś w tym miejscu, kiedy służysz Bogu, idziesz tą drogą, idziesz drogą służby, idziesz drogą tego, że poszedłeś i chcesz coś zmienić, to Bóg daje Kościół. Daje tych, którzy siedzą dzisiaj może obok ciebie. Daje tych, którzy może dzisiaj jeszcze nie mają tego samego entuzjazmu, co ty. Ale kiedy będą widzieli w tobie Boże działanie, to, że ty polegasz, to wierzę, że będzie to samo, co jest napisane w tym fragmencie. Dobrze powstajmy i budujmy. Wezbrały w nich siły i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Tak jest napisane. Wezbrały w nich siły, gdy zobaczyli, co on zaczyna mówić o Bogu. On nie tylko mówił im o ich rzeczywistości. Nam czasami łatwo jest przyjść do kogoś i powiedzieć, wiesz, no bo ty masz problem z tym, i masz z tym, i masz z tym, i jeszcze masz z tym, no i musisz nad tym pracować. Ale to nie jest rozwiązanie. Nehemiasz przyszedł i powiedział, wiem, że jesteście w takiej sytuacji, ale skończmy z tym, skończmy z pohańbieniem i nie kończy w tym miejscu, tylko wymawiając problem, w jakim oni się znajdują, bo oni doskonale ten problem znają. To jest to, co powiedziałem. Gdybym ja to usłyszał, to też bym powiedział, no mówisz mi coś, co ja wiem doskonale. Te mury nie są zniszczone od wczoraj, chłopie. To nie jest takie proste.
Ale on im zaczyna opowiadać o Bogu. On im zaczyna opowiadać o swojej relacji z Bogiem. O tym, co Bóg mu dał. To coś dał Bóg tobie dzisiaj. Bóg daje ci doświadczenie swojej łaski. Jesteś w tym miejscu, bo go poznałeś. A może go szukasz. A może jesteś w miejscu, gdzie się już zgubiłeś, gdzie zatraciłeś to coś. To Bóg chce, żebyś do tego miejsca wrócił, bo to tam jest to, co może pokrzepić twoje serce, co może pokrzepić twoje siły. Bóg chce, żebyś na to patrzył. On ich nie pociesza jakimś czczym gadaniem. On ich pociesza i wskazuje im na to, co Bóg zrobił, co powiedział, co złożył w jego sercu i co uczynił, jak przemienił człowieka, którego my, każdy powiedział, no króla? Persji mówimy o tym samym królu? To on dał ci te listy, to on cię wypuścił, to on kazał ci tutaj przyjechać, on ci jeszcze ochronę dał? Kiedy popatrzymy na swoje życie, tak samo tak jest naprawdę. Często byliśmy ludźmi, którzy się nie widzieli w kościele. Ja się nigdy nie widziałem w kościele. W kościele interesowała mnie tylko końcówka, kiedy się wreszcie skończy. Ale Bóg widzi dalej. Bóg nie widzi tylko w kobiecie, którą przyprowadzono do Jezusa prostytutki, ale widzi kobietę, która będzie mu służyć. On nie widzi tylko w Piotrze upartego człowieka i mówi, wiesz co, poszukamy kogoś innego. Tylko widzi rybaka ludzi. On nie widzi dzisiaj w tobie tego, co ty nawet może widzisz w sobie. Ty widzisz tylko swoją słabość, swoje niedotrzymywanie w wielu rzeczach, swoje braki. Może to, że sam zaniedbałeś jakieś talenty, zakopałeś. Tylko jak je zakopałeś, to wiesz gdzie i możesz wrócić i odkopać. Bo jeszcze Pan nie wrócił, bo jeszcze jest czas łaski także dla nas, aby zacząć pracę, aby zacząć zmieniać to, w czym żyjemy, aby zacząć się modlić, aby iść za wzorem Nehemiasza i nie robić wykorzystania tylko po to, żeby jakaś informacja wiedzieć o kimś coś, ale skoro jakieś informacje do ciebie docierają, to zadaj dzisiaj pytanie Bogu, po co te informacje do ciebie docierają? Co ty możesz w tym miejscu zrobić z tymi informacjami? Co ty możesz zrobić z tym, co dzisiaj wiesz? Może tego nie widzisz, może sobie myślisz, no ale co? Nehemiasz poszedł przed Boże oblicze. Gdzie ty pójdziesz z tym, co widzisz w swoim życiu? Gdzie ty złożysz to, co Bóg przed tobą składa? Zadanie, które stało przed Nehemiaszem, było trudne. Ale to, co jest kolejną rzeczą, o której tu już wspomniałem, to jest to, że Nehemiasz nie robił tego sam. On podzielił pracę pomiędzy wszystkich i to, co jest niesamowite, że wszystkie warstwy społeczne pracowały przy tym murze. To trochę mi przypomina Kościół. Myślę, że to jest piękny obraz Kościoła. To, kiedy oni odbudowują ten mur, kiedy stoi obok nich jeden obok drugiego kapłani, jacyś ważni urzędnicy, mniej ważni urzędnicy, niewolnicy, wszyscy stoją w jednej pracy. Tak wyglądał pierwszy kościół. W pierwszym kościele spotykali się Rzymianie, którzy mieli swoich niewolników i ci ich niewolnicy. Apostołowie piszą do nich, że mają dalej być i służyć tak, jakby służyli Panu. Nigdzie nie mówi, no wiecie, odkąd się nawróciliście, to wy już nie jesteście niewolnikami. Nigdzie nie mówią, że ten, kto ma niewolników, to już teraz nie ma niewolników, bo się nawrócił. Oni wszyscy spotykali się w pierwszym kościele. Więcej, gdy czytamy zapiski pierwszego kościoła, widzimy, że to było coś, co dotykało innych ludzi, że ci wszyscy ludzie się razem spotykali, wielbili Boga. Razem ginęli na arenach. Ten, który dla społeczeństwa nie znaczył nic, bo był niewolnikiem. Był przedmiotem w ówczesnym społeczeństwie, jak i ten, który czasami był wysoko postawionym urzędnikiem, oddawał swoje życie za Chrystusa, nie chcąc się go wyrzec. Mamy historię i dowódców rzymskich, i polityków, i ludzi, którzy się nawracali. Tak samo przy tym murze pracuje wielu ludzi. Cię przeliczyłem, mniej więcej też troszeczkę znalazłem takich materiałów, jaką oni mieli pracę do wykonania i archeolodzy stwierdzili, że mur w tamtych czasach miał około, jedni mówią między 4, a drudzy 6 kilometrów. Czyli taką długość musieli odbudować. Niektóre rzeczy były może nie do odbudowy, ale nawet gdyby licząc, że 5 kilometrów było do odbudowy, to oni, jest napisane w tej księdze, że w 52 dni to odbudowali, czyli oni dziennie musieli budować około 110 metrów muru. To nawet dla dzisiejszych budowlańców to jest dużo. 110 metrów muru, to nie był taki murek, to miał być mur obronny. 110 metrów muru dziennie. Muru, który nie miał być tylko, wiecie, kamień na kamieniu i oby się trzymało. To miał być mur obronny, on miał pewne zadanie, to miało bronić miasta. To miało wytrzymać napór wrogich armii.
110 metrów muru. To mi pokazuje, że Nehemiasz musiał ufać Bogu, ale kiedy ufasz Bogu, to Pan Bóg daje ci ludzi wokół ciebie, którzy są zdatni do pracy. I nie ma znaczenia, jacy są wrogowie wokół ciebie, ani jaka praca została przed tobą do zrobienia, bo Bóg cię tak przeprowadzi, że sam będziesz patrzył do tyłu i będziesz mówił, no to jest niesamowite. Ja wiele takich świadectw w swoim życiu odkrywam, że patrzę do tyłu i myślę, to jest niesamowite, jak to się wydarzyło. To jest niemożliwe przecież, ja nie mam takich sił, ja nie mam takich możliwości, ja jestem na to za głupi, a Pan Bóg to zrobił. Pan Bóg to wybudował, bo wierzę, że to właśnie Pan Bóg przyłożył od momentu pierwszego człowieka, który mu powiedział, Panie, zaczął płakać, mówić, Panie, nie wiem, co mam zrobić, do momentu całej tej historii, do końca, kiedy mur już stał. Znalazł osobę, która była gotowa mu służyć i szukać jego rozwiązania. Czy znajdzie dzisiaj Bóg pośród nas taką osobę, gotową dla jego rozwiązania, która przyjdzie w pokorze, która przyjdzie i powie, nie wiem, co mam, Boże, zrobić z tym, co mi pokazujesz. Ale wierzę, że Ty wiesz i chcę to usłyszeć. I chcę nie tylko to usłyszeć, nie chcę, żeby ta wieść tylko do mnie dotarła, ale chcę, żebyś stał się przeze mnie, może przez mój smutek, bo to właśnie od tego wyszliśmy, Nehemiasz, czyli Jahwe pociesza. Przez mój smutek, abyś pocieszył innych. Bo dzisiaj może Ty musisz zacząć się smucić nad tym, co widzisz. Aby ktoś inny za jakiś czas stanął tutaj na tym miejscu i powiedział, poznałem Boga, bo ktoś do mnie przyszedł. Bo zobaczyłem zmianę w tym człowieku. Bo może pracujesz z ludźmi, którzy wcale nie wiedzą, że jesteś wierzący. Bo może czas rozpocząć pracę nad swoim życiem. Nie uciekać, nie mówić, że tylko wiem, co mam zrobić, ale nic z tym nie robię. Bóg nie chce, żebyśmy mieli tylko informację i ta informacja pozostawała w naszej głowie, ale aby ona przyniosła owoc, aby ta praca zmieniała nas, aby ta praca doprowadzała nas do miejsca, w której oddajemy cześć Bogu. Wszyscy ci ludzie na końcu oddawali cześć Bogu za to, co On zrobił. A więc to, co Bóg chce rozpocząć dzisiaj w tobie, przyniesie Mu cześć i chwałę. Amen.